Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Ostatni, trzeci dzień ogólnopolskich igrzysk dzieci w koszykówce 3x3 chłopców, w której naszą szkołę reprezentuje drużyna kadeta. Dzisiaj rozegramy mecz z drużyną z Żarów. Rozpoczął się mecz. Wejście Jeremiego, ale bez punktów. Rzut za dwa, zawodnik 78, Żary. Niecelny. Zawodnik z Żarów zablokowany przez naszego zawodnika Miłosza Biesika, ale mamy tutaj rzut za dwa. Niestety niecelny. Podanie dołem. Gucio, wejście Miłosza na kosz, ale... I znowu mamy rzut za dwa. Tym razem celny. I Żary zdobywają prowadzenie. Ostrzeżenie dla trenera, zakomentowanie. Wejście Jeremiego i punkty pierwsze zdobywa Jeremi. Zawodnik musiał oddać rzut. Kończył się czas 12 sekund na zakończenie akcji. Bardzo ładne wejście zawodnika naszego z numerem 55, Gustaw Pawlik. Zalicza kolejny punkt dla naszej drużyny i mamy remis 2-2. Przechwyt. Dobrze, Gustaw przechwytuje piłkę, podanie do Miłosza. I Miłosz wchodzi na kosz. Bardzo ładnie, zdobywamy kolejny punkt. Tak, jest zablokowany zawodnik przez Miłosza, bardzo dobrze. Miłosz wchodzi na kosz, bardzo ładnie zdobywa punkt i mamy jeszcze faul z dodatkowym rzutem. Zmiana w naszej drużynie. Schodzi Gustaw Pawlik. Za niego wchodzi Mateusz Błasiak. Rzut niestety niecelny, zbiórka Jeremiego, ale też bez punktów, bez zaliczenia kosza. Rzut zawodników z Żar za dwa. Mateusz, podanie do Jeremiego. Jeremi wchodzi na kosz, zatrzymany, ale tak, mamy kosz zaliczony. Znowu zawodnicy z Żar próbują rzutu z dystansu za dwa. Niecelnego na szczęście dla naszej drużyny. Wejście Miłosza na kosz. No niestety Miłosz tu. Ponowny rzut za dwa z
żar. Oj, ładnie. Mateusz zalicza punkty. Mamy 6-2. No ewidentnie chyba zawodnicy z drużyny Żar nie umią znaleźć, pokazują czas. Ja sobie skoryguję zegar. No i tak. Nasi zawodnicy wykorzystują chwilę przerwy na naradzenie, ustawienie akcji. Rzut Mateusza za 2. Zbiórka Miłosza. Już próbuję. Podanie do Jeremiego i rzut. Pięknie. Mamy kolejny punkt. O, zablokowany zawodnik z Żar z numerem 59 przez Miłosza. Skutecznie, ale z rzutem osobistym. Niewykorzystanym przez drużynę z Żar. Drużyna z Żar zaczyna z checkbola. Wejście. Próba wejścia na kosz. Dobrze, przytrzymany przez Jeremiego. No nie miał łatwo wejść na kosz. Dobrze, czy Mateusz spróbuje? Nie. Dobrze, udana próba wejścia na kosz z Mateusza strony. I zdobywa punkt kolejny. Rzuty osobiste, bardzo ładnie wykorzystane, 9-2. No i chyba tam coś sędziowie na stoliku. Dobrze. Dobrze, kolejny punkt. No, ale według moich obliczeń powinno być 10. No cóż. Stolik pokazuje 9-2, zostawiamy. Rzut osobiste. Drużyny z Żar. Podanie do Mateusza, nie? Jeremiego. Mateusz rzut za 2. Bardzo ładny. Mamy zaliczone 2 punkty. 11-3. Skutecznie zatrzymany zawodnik z numerem 78 z drużyny Żar, który próbował wejść na nasz kosz, ale pilnowany mocno. Zaczynamy z checkbola. Bardzo dobrze. Gucio został zatrzymany, ale z faulem. Więc dostajemy rzuty osobiste.
i próba rzutu za dwa, nieskuteczna. No w tym meczu ewidentnie drużyna Żar nie może znaleźć żadnych argumentów. Tutaj przebicia się w stronę kosza. Bardzo ładna akcja. Zbiórka Miłosza, dobicie i kolejny punkt. Bardzo ładnie. Miłosz trzyma swojego zawodnika, nie pozwala wejść w ogóle na kosz. To więc próba, no, próba zawodnika z numerem 59 ze strony Żarów. Rzutu za dwa. Kończy się niestety niepowodzeniem. Tutaj. No. Nie widziałem, dostaliśmy jeden rzut zaliczony. Było jakieś przewinienie drużyny. Zaczynamy. Rzut Mateusza za dwa. Ewidentnie drużyna z Żar naprawdę nie umie tutaj znaleźć odpowiedzi na naszą drużynę. Remi rzut, ale niecelny. Prowadzenie piłki spoza obwód przez drużynę z Żarów. No nie mogą się przedostać. No, próbują tylko rzutami za dwa zdobyć punkty. Bardzo dobrze trzymani. Oj. Kolejny rzut za dwa. Piłka wychodzi na aut. Miłosz, wejście na kosz, tak jest. I kolejny punkt. Rzut Jeremiego za dwa punkty, no niecelny. Tu ewidentnie mistrzem tych rzutów w naszej drużynie jest Mateusz Błasiak. Wejście Miłosza na kosz, tak jest. Niezatrzymywany nawet przez drużynę z Żarów. Zdobywa kolejny punkt. Mamy do końca meczu 45 sekund. I wynik 15-3. Jeremi znowu powtarza rzut z dystansu. Oj. Miłosz, wejście na kosz. I proszę, pięknie, wsadza piłkę, kolejny punkt. Chyba Gucio podanie. Miłosz próba oddania rzutu za dwa, niecelna.
I mamy koniec czasu. Mecz zostaje zakończony z zwycięstwem naszej drużyny. Gratulujemy chłopcom. No ewidentnie drużyna Żar nie mogła znaleźć drogi do zdobycia punktów. Dziękuję. Zapraszam Państwa za chwileczkę na kolejny mecz.